Cześć, z tej strony Grzesiek, a tu kolejna zawartość serii Dragon Ball Super Card Game. Dzisiaj mamy starter deck. Starter deck to kompletny zestaw kart do gry. Zawiera planszę, instrukcję oraz 51 kart wraz z kartą lidera. W tym deku znajdują się też karty dedykowane tylko pod ten deck. Tutaj widzimy na odwrocie taka ciekawa rzecz. Tutaj będzie w kolejnym odcinku, ale to pokażę już tutaj. W końcu zrobili, proszę bardzo, łączenie się opakowań. Także jeżeli ktoś zbiera opakowania, od tego setu będzie mógł już sobie na to pozwolić. No to co? Jedziemy z unboxingiem. Zobaczymy, co tutaj się kryje, jakie karty kryją się w środku. Oczywiście lista tych kart zawartości tutaj nie ma żadnych boosterów, jest znana. Można wejść sobie na stronę, oficjalną stronę i znaleźć jakby listę tych kart. Tutaj mamy instrukcję, planszę do gry. O, plansza z Gogetą. W taki sposób się prezentuje. Całkiem ładna grafika. I jedziemy dalej. Plastikowy kejsik i jedziemy z odpakowaniem tej kart, które mamy. Pierwsza karta to karta oczywiście lidera w wersji holo. W taki sposób się prezentuje nasz Gogeta. Fajny nadruk 3D. I karta, którą można znaleźć tylko w starterze. Ultimate Fusion Gogeta. I reszta kart, które tutaj można znaleźć. To jest sama karta, tylko z normalną grafiką. I te karty tutaj, które są wystawione, może tak, to są karty typowo starterowe, one są tutaj oznaczone też ST, czyli starter. Te karty można znaleźć tutaj głównie w starterach, z tego co się orientuję. Dobrze, i teraz karty z serii Common, Uncommon, karty Extra i Battle, karty, które znajdują się również w opakowaniu. Te karty tutaj to są wszystkie karty z serii BT5. Jakby ktoś był zainteresowany, jaka to numeracja, seria kart. Poprzesuwamy tutaj trochę, żeby zrobić miejsce na resztę kart i jedziemy dalej. Ekstra i ostatnie 4 karty ekstra. Dzięki wielkie, jeżeli Ci się podobało, zostaw łapę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Na razie, cześć!